kiedy mieliśmy w ubiegłym roku 30-lecie szkoły podstawowej, zastanawialiśmy się, jak uhonorować osoby zasłużone dla tej placówki. Wymyśliłam wówczas, że stworzymy nagrodę, nazwaliśmy ją Drzonowski Laur Oświaty. Będą otrzymywały ją osoby, które rozsławiają imię naszej szkoły. Do tej pory wręczyliśmy 4 takie nagrody. Dzisiaj 5. Właśnie dla 141. drużyny harcerskiej Rycerze Morza. Oni jeszcze o tym nie wiedzą, jest to dla nich ogromna niespodzianka. Przygotowałam laudację, pozwolę ją sobie odczytać, abyście Państwo wiedzieli, za co jest ta nagroda dla naszych harcerzy. Posłużę się cytatem. Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś, czym się jest. Z okazji jubileuszu 30-lecia powstania drużyny serdeczne podziękowania za wpajanie młodym ludziom bez wielkich słów, wspaniałych wartości, dobrych wzorców i patriotycznych postaw, za odwagę, by zmieniać świat. Nie ma bowiem niczego bardziej godnego naśladowania niż bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi. Wy realizujecie tę misję w sposób wyjątkowy, łącząc patriotyczne wychowanie z integracją, przygodą i dobrą zabawą. Życzymy wielu osiągnięć w służbie i satysfakcji z wypełniania zaszczytnych zadań oraz wiele radości płynącej z przygód, jakie niesie z sobą życie harcerskie. To 141. drużyna harcerska Służby Granicznej Rycerze Morza, działająca przy Szkole Podstawowej imienia Mieszka I w Drzonowie, jest drużyną z najdłuższym stażem w powiecie kołobrzeskim. W 1987 roku założyli ją druhowie Tomasz Kowalski, Sławomir Góral i Zbigniew Nogaj. Wśród wielu gości świętujących jubileusz 30-lecia działalności drużyny na uroczystym świecowisku był druh Zbigniew Nogaj, jeden z 3 jej założycieli. W Kętrzynie działał Wojskowy Krąg Instruktorski Scout. W tym kręgu instruktorskim Scout było mnóstwo instruktorów i jeden z tych instruktorów po zakończeniu swojej szkoły wojskowej udał się i skierowany został do Dźwierzyna. To Dźwierzyna, strażnica WOP Wojska Ochrony Pogranicza w Dźwierzynie. I tamten instruktor zakładał sobie, że oprócz ochrony granicy, pracy w ochronie granicy, służby w ochronie granicy, zajmie się też pracą na rzecz harcerstwa. Gdyż na swojej drodze spotkał taką osobę, takiego drucha, harcmistrza Grzegorza Jacha, który to zaszczepił nie tylko w nim, ale w pozostałych instruktorach taką chęć i potrzebę działania na rzecz harcerstwa. Więc w tym Dźwierzynie w niespełna kilka miesięcy po tym, jak przybył, nadarzyła się okazja taka, że oto wicedyrektor szkoły Jan Stróżak wystąpił do wojska, do strażnicy, czy nie chcielibyśmy prowadzić tej drużyny harcerskiej. No i cała historia. Ani upływający czas, ani wielokrotna wymiana pokoleń harcerzy nie wpłynęła na zmianę znaczenia podstawowego przesłania wyznaczającego cele działalności drużyny. Uniwersalność i nieprzemijalność harcerskich zasad podkreśla obecny opiekun drużyny. Jesteśmy rycerzami morza, harcerzami i staramy się być pomocni innym. Organizujemy różne akcje charytatywne, ekologiczne. Staramy się pomagać seniorom, małym dzieciom, związki dziecięcej w Karlinie. Zbieraliśmy na przykład przez wiele lat nakrętki dla dziewczynki z naszego środowiska, potrzebne na rehabilitację. Teraz te nakrętki oddajemy hospicjom w Darłowie. Harcerze bardzo chętnie uczestniczą w tych akcjach. Wręcz czekają na każdą kolejną, następną. Mamy taki wózek z Biedronki, ze sklepu i ten wózek po prostu jest ukochany i wszyscy by chcieli go pchać. I zbieramy te dary od ludzi, czy makulaturę, czy ubrania, tak? A potem tym wózkiem też roznosimy prezenty dla seniorów,
zawozimy nakrętki tam, gdzie trzeba. Z moich harcerskich młodych lat nie było czegoś takiego jak świeczowisko, choć naturalnie były ogniska i no bardzo, bardzo wspominam tamte czasy. Myślę, że nadały mi one świat wartości, którym się posługuję do dnia dzisiejszego. Czyli takie poleganie na innych, taka chęć dawania z siebie, a nie tylko brania. Jest to we mnie, myślę, że mogę być tego nawet pewnym. I to właśnie młodym ludziom powiedziałem, ale oni to mają w sobie, tak jak wszyscy chyba harcerze. I ten klimat, jak to się tak mówi potocznie, no piękny, piękny, harcerski, jakby z łezką wokół troszeczkę to wspominam. Wróciło bardzo wiele wspomnień, byłem drużynowym wielu drużyn i to wszystko do mnie wróciło. Także szczerze powiem, że jestem normalnie wzruszony. Harcerskie ideały właśnie w dzisiejszym świecie są szczególnie potrzebne. W takim zabieganym, gdzie nie zauważa się drugiego człowieka, problemów, potrzeb, tak? I młodzież, która siedzi ciągle przed mediami, Facebookami i tak dalej, gdzie nie ma kontaktu z rówieśnikiem, mało jest tych przyjaźni, to tutaj to się nawiązuje, to się dzieje. Kiedy pomagają innym, poznają po prostu tą wartość samego pomagania, tą radość w życiu wokół seniora, którą widać, łzy radości i wiedzą, że to ma sens tak naprawdę. Kształtowanie prospołecznych i patriotycznych postaw, wyrabianie szacunku do symboli i wartości narodowych poprzez wspólną pracę i zabawę w wielopokoleniowej drużynie harcerskiej to jeden z najważniejszych celów realizowanych w pracy z druhnami i druhami ze szkoły podstawowej imienia Mieszka I z Drzonowa.